witajcie w kolejnym odcinku. Także dzisiaj znowu garażowo. A więc tak, będę robił taki, można powiedzieć, przeróbkę. Tu jest cała rama na kołach kolegi. To Yamaha DT80 LC. Jakiś tam dokładnie, nie wiem jaki model. Także kolega pozbył się starego silnika. Zakupię sobie tutaj silnik, o ile dobrze pamiętam, od TZR 125. Także tu już można powiedzieć wstępnie jest pomalowana rama. Także, ale będzie trzeba tam już powoli to przerabiam. Będzie po prostu trzeba wpasować ten silnik w tą ramę od detetki. Niestety tutaj uchwyty są trochę inaczej porozmieszczane w tym silniku, także będzie trzeba to trochę poprzesuwać, poprzerabiać, coś tam przespawać, także tak, żeby to się zmieściło tutaj w ramę. Tam scentrować zębatkę zdawczą z tylnym kołem, żeby nie spadał łańcuch. W tym miejscu będę musiał to tutaj wyszlifować. Nawet może niepotrzebnie tutaj to malowałem, ale nie wiedziałem dokładnie, jak silnik tutaj w ramie będzie wyglądał. Tu będę musiał to zaszlifować z jednej i z drugiej strony. Wstawić tutaj taki wspornik, wspawać i wspawać dwa uchwyty do mocowania do silnika, bo ten silnik widzi, z tego co widzę, ma tu jeszcze inaczej uchwyty. Tu w tym miejscu to kawałek wyciąłem, bo tu to przeszkadzało, bo jest trochę ten silnik, gabarytowo trochę większy i wyższy, tak więc wydek wypada w innym miejscu i będę musiał to tutaj przespawać, przerobić te uchwyty. One w sumie na razie nie przeszkadzają, ale gdyby przeszkadzały, to jest tutaj wytnę, ale to będą musiały być uchwyty wyżej zamocowane do silnika. Także tak, w sumie sporo, bo to całą ramę też czyściłem z tego syfu, oleju, także wyczyszczone benzyną, później to wyczyściłem na sucho. Tak, żeby się farba trzymała, to już można powiedzieć, że pomalowane tak prawie na dwa razy. Teraz właśnie z tym silnikiem będę tutaj walczył. Te uchwyty stare też musiałem trochę zaszlifować, bo one były większe i już tutaj przeszkadzały co do silnika. Co tu więcej, na razie chyba na tyle, na razie nic tu więcej nie będę omawiał, na razie cały czas będę grzebał z silnikiem, tak żeby silnik tu wstawić i żeby wszystko pasowało. Także mierzenie, spawanie, wycinanie, docinanie, uchwyty i tak dalej. Tak więc chyba na razie na tyle. Tak jak mówiłem, rama jest, można powiedzieć, pomalowana, ale jeszcze będę poprawki robił, bo to wiadomo, będzie spawane, szlifowane, to będzie trzeba to jeszcze domalować. Jeszcze będą tam plastiki malowane, takie pierdoły. Także zobaczymy, jak to całościowo później wszystko wyjdzie. Także nie robię to dla siebie, tylko robię to pod kolegę, jak ktoś będzie chciał coś poprzerabiać, czy poprzerabiamy, jeśli się będzie dało. Dobra, także zabieram się za robotę i zobaczymy, jak co będzie dalej.